Bardzo się cieszę, że Wrocław wypadł tak wysoko w rankingu. Staliśmy się startupową stolicą Polski. To jest świetne. I to środowisko, które tutaj się zbudowało dookoła startupów, też to pokazuje. Jest nas coraz więcej. Z coraz większym zapałem pracujemy nad naszymi innowacjami. I tak jak w przypadku Explain Everything, one rosną i wypływają na coraz szersze wody, więc z mojej strony ja tylko trzymam kciuki za swoich kolegów z Wrocławia, abyśmy utrzymali tę pozycję w następnych latach. Wybraliśmy w tym roku Wrocław dlatego, że uważamy, że Wrocław jest miastem, który ma niesamowity ekosystem startupowy. Jest miastem, który wykazuje, że współpracuje tutaj świetnie uczelnia, czy uczelnie, bo jest ich więcej niż jedna. Samorząd lokalny, dodatkowo przedsiębiorcy, jest niesamowity talent, jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy tutaj chcą przyjeżdżać i mieszkać. I dlatego my z naszej strony stwierdziliśmy, że Wrocław powinien być właśnie tym miastem, gdzie chcemy zaprezentować nasz raport. Później okazało się w naszym badaniu, że najwięcej startupów wziął udział właśnie z Wrocławia i chcieliśmy to podkreślić. A dodatkowo tydzień temu Deal Room pokazał Wrocław jako jedno z tych miejsc na świecie, które się najlepiej rozwija jako właśnie ekosystem startupowy. Niezmiernie się cieszymy, że po raz pierwszy jesteśmy na szczycie tej listy w rankingu Startup Polska. Jesteśmy bardzo wdzięczni, a przede wszystkim dumni z naszego ekosystemu startupowego, który, jak sama nazwa ekosystem wskazuje, musi być kompletny i aktywny. Wrocławski ekosystem startupowy właśnie taki jest.